Dziś w podsumowaniu tygodnia nagrania z dwóch klas rozgrywkowych, więc najpierw rzut oka w tabelę Ligi Pierwszej w minionym tygodniu, brutalnie i haniebnie pominiętej. Zanim przejdziemy dalej, krótkie fragmenty akcji na rozluźnienie. O ja pierdzielę. To on tu gra, czy tak tylko przyszedł pobiegać? Patrz, co się dzieje! Tu będzie solidne 0-0, aż ten gracz ukąsi. To jest mój idol. Ja miałem kiedyś jego koszulkę w domu. Mówiłem, no. To jest napastnik, no. Z napastnika pomocnika nie zrobisz, to jest... Drugą ligę zaczynamy od dwóch spotkań Odry Niemen. Na pierwsze stawili się z niepełnym składem, co wykorzystał liderujący w tabeli Empty Dumpers, wygrywając 7-0. I nie ma tu co za dużo mówić o tym starciu, bo jak inaczej mógł wyglądać mecz w ustawieniu 1-3-2-0 i marnowaniem potencjału w pomocy pewnego urodzonego snajpera. Kilka dni później biało-czarni stawili się na Skwierzyńskiej na mecz z brakiem sponsora nawet z rezerwowymi, ale tym razem bez bramkarza i znów stracili 7 goli, ale za to zdobyli 3. Co dowodzi, że obecność ich kapitana, kierownika, bramkarza Dominika wpływa na nich stresująco i bez jego okrzyków rozwijają skrzydła w ofensywie. Kreowanie marek wrocławskim kibicom zaprezentowało się zimą pod balonem i zrobili dobre wrażenie. Teraz kontynuują to na otwartych boiskach w najniższej klasie rozgrywkowej, która co prawda nie jest najmocniejsza, ale na przetarcie w nowych warunkach nadaje się idealnie. Ostatnim rywalem fioletowych była drużyna, która debiutuje i przez to płaci frycowe. W omawianym meczu owe frycowe wyniosło 11-0. O przegranych nie ma co za dużo mówić, oddajemy więc głos przedstawicielowi zwycięzców. Dzisiaj łatwy przeciwnik, ale to w sumie dobrze, bo cały czas się zapoznaje się chyba z grą na większym boisku, bo to jest różnica w porównaniu z grą pod balonem. Tak, jest różnica, boisko jest dużo większe, więc też pozycje są trochę inne. Doszło też kilka nowych chłopaków, więc też tutaj się zgrywamy i fajnie, że też mamy okazję właśnie tak w sumie w pełnym składzie dzisiaj grać, więc coraz lepiej to wygląda. Jakie oczekiwania na ten sezon po starcie? Oczekiwania na pewno awans jest do wyższej ligi, no i żeby coraz lepiej ta gra wyglądała. A jak oceniasz poziom w porównaniu z tymi meczami, które zagraliście już, a to co było pod balonem? Pod balonem, kiedy doszły te drużyny, szczególnie z hali, to poziom był no, dosyć bardziej wyrównany. Teraz mieliśmy dosyć ciężki mecz też tutaj z drużyną z Uniwersytetu Wrocławskiego, ale mówię, no fajnie to wygląda na razie i będę do przodu. Teraz 4 mecze Ekstraklasy, a w nich nie brakło niespodzianek. Planeta Mebla została zaskoczona przez Spielmacherów, którzy w zasadzie nie przeważali. Atakowali sporadycznie, ale skutecznie. 2 ciosy wystarczyły, bo mimo kilku okazji Planecie brakło skuteczności i argumentów, żeby przeciwstawić się rywalom. Tym samym stracili już w tym sezonie 5 punktów w 4 meczach, a terminarz rozgrywek nie wydawał się zbyt trudny. Trudny terminarz miał za to Beniaminek Kasztaniaki. W pierwszych 3 meczach grali z jesiennymi medalistami i stracili 9, a zdobyli tylko 1 bramkę. Ale w minionym tygodniu, gdy tylko rywal wydawał się w ich zasięgu, zapunktowali i to dość efektownie. W
Force GSM podjął walkę tylko w pierwszej połowie, zakończonej remisem po 1. W drugiej odsłonie kontry czarnych okazały się zabójcze, a z każdą kolejną bramką, a było ich ostatecznie 6, biali rezygnowali coraz bardziej. Force, który zastąpił w najwyższej klasie rozgrywkowej Ogrodomanie, po pierwszych tygodniach może podzielić jej los i zakończyć przygodę z Ekstraklasą dość szybko. Za wcześnie jednak na wygłaszanie takich teorii. Pewne jest natomiast, że Force i KPO nie od dziś dzielą się zawodnikami. Gumzamed Fidasz mierzył się z Baumitem, a że pokonał już w tym sezonie TB, to i czerwoni nie byli żelaznymi faworytami. Obie połowy po jeden, a mecz bardzo ładny, dynamiczny, co najważniejsze, do końca nie wiadomo było, kto wygra. Jak już mówiłem, nie wygrał nikt. Chociaż po takich meczach najczęściej pyta się, czy jest to punkt zdobyty, czy dwa stracone. Ciężko powiedzieć, biorąc pod uwagę to, że za każdym razem chyba do tej pory przegrywaliśmy, powinniśmy być zadowoleni z tego punktu, ale mimo wszystko myślę, że można było przy odrobinie szczęścia wyciągnąć więcej z tego meczu. Czego brakło? Poza szczęściem. Wydaje mi się, że straciliśmy dwie bramki, to i tak mało jak na nas, ale może jedna mniej, a może jedna więcej pod bramką przeciwnika. Troszkę szczęścia zabrakło, może. Ale myślę, że powinniśmy być zadowoleni. Jak zauważyłem w zdjęciach w pierwszym meczu, złote koszulki to jakaś symbolika do ataku na złoto? Stary trykot był już troszkę przeterminowany, pozdzierany. Nowe koszulki to też taka nowa motywacja na nowy sezon i czemu nie, jeżeli będzie podium w tym sezonie, to będziemy zadowoleni, ale nie chcę zapeszać. Na ten moment nie mówimy głośno o tym, że chcielibyśmy zaatakować top. Real Compensación, podobnie jak ich imiennik z Madrytu, nie wygra chyba najwyższej klasy rozgrywkowej. Ostatnio nie poradził sobie z ISG, czyli takim wrocbalowym PSG. Niby gwiazdy w ofensywie, ale zawsze czegoś brakuje. Ozdobą meczu był gol Tomali, a i efektowne było honorowe trafienie Realu. Przewaga była widoczna i do przewidzenia, bo mimo że obie ekipy sąsiadują w tabeli, czarni prezentują się zdecydowanie lepiej. Niespodzianką nie była też kartka dla ISG, bo 9 kartoników w 4 pierwszych meczach sezonu nie jest rekordowe w ich wykonaniu.